Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na pogadankowy filmik. Dawno nie było żadnego takiego filmiku po prostu gadanego. Natomiast temat będzie troszkę luźniejszy, po prostu porozmawiamy sobie o drogich torebkach. Ostatnio sponsoruje mi się dość sporo artykułów, czy jest to inwestycja, że jakaś tam celebrytka kupiła torebkę droższą w celach inwestycyjnych. No i właśnie chciałam na ten temat dzisiaj z Wami porozmawiać, czy rzeczywiście jest to dobra inwestycja, czy po prostu ludzie wmawiają innym, że jest to inwestycja po to, żeby nie przyznać się, że po prostu jest to kaprys. Ja droższych torebek mam kilka. Gdzieś tam lubię rzeczywiście te droższe torebki, lubię pokupować kilka droższych, aniżeli milion tańszych. Gdzieś tam zmieniło się takie moje podejście do dodatków, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o te buty czy torebki, to właśnie gdzieś tam zaczęłam stawiać na droższe rzeczy, ale troszkę mniej, chociaż to nie znaczy, że wciąż nie kupuję jakichś tańszych rzeczy, tych dodatków, bo gdzieś tam też można u mnie znaleźć tańsze buty. Że nawet nie tyle tańsze, bo to jest jakby dla każdego tańsze znaczy coś innego, ale po prostu buty z sieciówek. Na przykład te cekinowe, no to są po prostu buty z Zary. One kosztowały, trochę kosztowały, bo gdzieś tam w okolicy 300-400 zł, więc to nie są tanie buty. Natomiast to są buty z sieciówki, to nie są buty za kilka tysięcy. Ale tutaj mieliśmy rozmawiać o torebkach. I najprostszy sposób na odpowiedzenie na to pytanie, czy jest to inwestycja, czy kaprys, to po prostu to zależy. Prawdą jest, że dużo bardziej opłaca się kupić torebkę luksusowych marek, niż więcej torebek z sieciówek, żeby na przykład cena wyszła ta sama. Powiedzmy, że kupujecie jedną torebkę luksusową i kilkanaście torebek z sieciówek i mniej więcej cena za tych kilkanaście i tej jednej wychodzi Wam taka sama, to jeśli takie coś chcecie na przykład zrobić, to i gdzieś tam chcecie zadbać o pieniądze, to rzeczywiście lepiej kupić tę torebkę luksusowej marki, ponieważ torebki z sieciówek, w momencie, w którym wyjdziecie ze sklepu, to Wy nigdy nie sprzedacie tej torebki po cenie, jakiej ją kupiliście. No nie ma opcji. Natomiast w przypadku tych luksusowych torebek sprawa jest inna, ze względu na to, że ceny droższych torebek non-stop rosną. Na przykład Neverfull od Louis Vuitton jeszcze kilka lat temu, tam w okolicy 8 lat temu, kosztował 2-3 tysiące złotych, obecnie kosztuje prawie 8 tysięcy. Więc w momencie, w którym rzeczywiście ktoś tę torebkę kupił kilka lat temu i jest ona w stanie idealnym albo bardzo dobrym, to może ją sprzedać ze spokojem, z zyskiem. Nie mówiąc już o cenie, po której ją kupił, co po prostu ceny z zyskiem, więc pod tym względem rzeczywiście można mówić o takiej inwestycji. To często pojawia się argument, że no ja o inwestycji to można mówić, nie wiem, inwestując w złoto albo w mieszkania. Oczywiście, tylko żeby zainwestować w mieszkanie, żeby kupić mieszkanie, nawet na kredyt, to gdzieś tam ten wkład własny musicie mieć, gdzieś tam dużą ilość tych pieniędzy musicie mieć. Natomiast luksusowe torebki gdzieś tam zaczynają się już nawet w cenach 6 tysięcy. 6 tysięcy jest zdecydowanie łatwiej uzbierać niż 20 tysięcy, 30 tysięcy, 100 tysięcy, 500, bo zależy, czy jest gdzieś tam na kredyt, czy za gotówkę. Natomiast jeśli ktoś zamierza kupić torebkę tylko i wyłącznie w celach inwestycyjnych, no to tutaj uważam, że może być drobne rozczarowanie, bo rzeczywiście te torebki, cena tych torebek rośnie. Mówię tutaj o torebkach marek Louis Vuitton, Prada i Saint Laurent. Na razie skupmy się na tych torebkach, które nie sięgają horrendalnych cen, jak Chanel czy Hermes. Na razie skupiam się na tych torebkach pokroju Louis Vuitton, Dior czy Prada, czyli Saint Laurent. Ponieważ rzeczywiście cena sukcesywnie rośnie, natomiast żeby zobaczyć taką diametralną różnicę, to trzeba poczekać kilka lat. Sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku torebek Hermesa, Chanel czy jakichś limitowanych edycji. Bo w przypadku takich torebek rzeczywiście można mówić, że kupiło się je z myślą o zainwestowaniu pieniędzy. Że rzeczywiście kupiło się je nie po to, żeby używać je i gdzieś tam, powiedzmy, nie być stratnym. Natomiast można powiedzieć już wtedy, że rzeczywiście kupiło się je z myślą o zainwestowaniu pieniędzy, ze względu na to, że jeśli chodzi o Chanel, to wprowadziło ostatnio taką zasadę, że można kupić jedną bądź dwie torebki na rok i tyczy się to właściwie wszystkich klientów, nieważne ile macie pieniędzy. Jeśli kupiliście po prostu określoną liczbę torebek
ciągu roku, czy właśnie jedną albo dwie, to nie ma możliwości, oni Wam nie sprzedadzą kolejnej. I z tego też powodu gdzieś tam te torebki na rynku wtórnym zyskują na wartości. Jakiś klasyczny model Chanel, to nie musicie nawet czekać kilku lat, bo bardzo możliwe, że ten rynek, no to jest nowa zasada, i ten rynek się dostosuje do tej zasady, zmieni się i te torebki na rynku wtórnym z drugiej ręki staną się bardziej pożądane niż na przykład torebki, które są ogólnodostępne, na przykład Alma BB, Neverfull od Louis Vuitton. Te torebki możecie iść do sklepu i kupić je. Iść do sklepu, to nie jest takie proste, ale jeśli pójdziecie do butiku, powiedzmy w Berlinie, to bardzo możliwe, że dostaniecie od ręki. Gdzieś tam o Polsce nie mówię, bo częściej robię zakupy w Berlinie niż w Warszawie, w Witkacu, więc, ale słyszałam, że kolejki w Witkacu jednak są, więc a w Berlinie dostaniecie to od ręki. Natomiast w przypadku takich torebek jak Chanel, to właśnie bardzo możliwe, że nawet nie dostaniecie, jeśli już kupiliście. Ta sama zasada tyczy się torebek z jakichś tam limitowanych edycji czy coś takiego, no to wiadomo, że jeśli jest torebka, która jest ciężko dostępna, no to tutaj działa ten efekt niedostępności i ludzie po prostu się rzucają na tę torebkę. Mam tutaj przykład torebki Louis Vuitton Multi Pochette. Taka torebka, która składa się z dwóch takich mniejszych torebek i na pasku był taka trzecia torebka, bardziej w sumie etui na klucze. To jest torebka, która jak została wprowadzona, to ludzie się na nią wrzucali i była po prostu niedostępna wszędzie. Ja pamiętam moment, w którym została ona wprowadzona i na grupach o luksusowych torebkach po prostu zapanował szał. Ludzie kupowali w sklepie tę torebkę za 5-6 tysięcy, a sprzedawali ją od razu za 10-12 i byli chętni na to. Właśnie z powodu tego, że ta torebka była niedostępna. W roku sytuacja się bardzo unormowała. Oczywiście cena Multi Pochette w sklepie też wzrosła. W sklepie, no w butiku powinnam właściwie mówić. Wzrosła i teraz w sumie ta torebka oscyluje chyba w granicach 8-9 tysięcy, natomiast no, nie ma już takiego szału, bo nie trzeba na nią czekać. W momencie, w którym trzeba na coś czekać, to ludzie są w stanie kupić coś od ręki, nawet jeśli jest droższe. Natomiast jeśli chodzi o takie modele zwykłe, no to nikt mi nie wmówi, że kupuje Alma BB w celach inwestycyjnych. Ja kupiłam Alma BB i kupiłam ją, bo mi się ta torebka podoba, bo chciałam ją nosić, chciałam ją mieć. Rzeczywiście, gdzieś tam uważam, że jest to lepiej wydane pieniądze, niż gdybym miałam wydać taką samą ilość pieniędzy na ciuchy, bo żadne z tych ciuchów nie jestem w stanie sprzedać po cenie, po której kupowałam. Natomiast Alma BB ze spokojem jestem w stanie za kilka lat kupić, sprzedać z zyskiem. Więc gdzieś tam fajny jest to sposób na lokowanie pieniędzy, niekoniecznie inwestowanie. Jest to fajny sposób na ulokowanie pieniędzy. Natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś kupuje te torebki tylko w celach inwestycyjnych, to rzeczywiście musi znać się na rynku i nie wmów mi, że kupuje torebkę Neverfull, Alma BB, coś takiego w celach inwestycyjnych, bo takich torebek nie kupuje się w celach inwestycyjnych. Dajcie znać, co myślicie o tym temacie, dajcie znać, co myślicie o kupowaniu takich drogich torebek. Tak jak już wspominałam, uważam, że w większości jest to po prostu kaprys, nawet nie tyle, po prostu chęć posiadania tego i uważam, że to nie jest nic złego, jeśli ktoś chce kupić sobie taką rzecz, natomiast trochę irytuje mnie takie zasłanianie się tym inwestowaniem, bo o inwestowaniu myślę, że można mówić właśnie w przypadku torebek Chanel, Hermesa czy jakichś limitowanych, a w przypadku takich torebek, które są po prostu dostępne, to można po prostu mówić o jakimś takim dobrym ulokowaniu pieniędzy. A w momencie, w którym ktoś mi mówi, że kupuje torebkę od Pinko za 1000 zł i że to jest inwestycja, ktoś tutaj pomylił definicję. Znać, czy macie jakąś droższą torebkę, czy jest jakaś wasza torebka wymarzona. W przyszłości nagram filmik o mojej kolekcji droższych torebek, natomiast będzie to w przyszłości, gdzieś tam jeszcze chciałabym coś tam dokupić i dopiero wtedy może pokazać wam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych filmików. Pamiętajcie, że w opisie na dole macie wszystkie linki do moich social media. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!